Dziś 29 sierpnia Ewangelia Marka, rozdział 6, wiersze od 17 do 29. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Te słowa Heroda, albo o Herodzie bardziej, w odniesieniu do świętego Jana Chrzciciela, bo dzisiaj jest wspomnienie ścięcia świętego Jana Chrzciciela. Ale te słowa pokazują mi pewne. Założenie duchowe, że święty Jan Szczyciel był dla Heroda jak taki anioł, niewidzialny anioł, który może też działać w naszym sercu, gdy dokonujemy pewnych złych wyborów, albo gdy, gdy postępujemy w sposób niemoralny, to, to odzywa się w naszym sumieniu. Głos Boży, my to często nazywamy wyrzutami sumienia. I chociaż można powiedzieć nie jest to przyjemne to jednak czujemy że ten głos mówi nam prawdę święty ignacy z loyoli właśnie w swoich rozważaniach duchowych w swoim rozeznaniu duchowym mówił o tym że w momencie gdy człowiek źle postępuje to tym który jakby cały czas go szturcha który nie pozwala mu pozostać w tym stanie jest anioł światłości a tym który będzie starał się jakby Uspokoić go i jakby zachować, że wszystko jest dobrze, będzie anioł ciemności. A znowu w przeciwną stronę, gdy człowiek postępuje dobrze, to anioł światłości stara się go zachować w tym stanie, pokazując mu słodycz, jaka wypływa z czynienia dobra. A znowu anioł ciemności będzie mu w tym przeszkadzał, próbując go wyprowadzić z tego stanu. Dla Heroda aniołem światłości aniołem, który nie pozwalał mu trwać w tym niemoralnym swoim postępowaniu. Był święty Jan Chrzciciel. My też mamy przez Boga danych nam ludzi, ale też i aniołów, którzy nas nieustannie ku Bogu zbliżają, do Boga nas swoim zachowaniem, swoim działaniem ukierunkowują. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.